Mariola Bojarska-Ferenc zaprasza na gimnastykę odmładzającą. Czujesz się zmęczona, zestresowana i starsza niż w dowodzie? Zapraszamy na gimnastykę odmładzającą. Zrelaksuje cię, uspokoi i wyciszy. Joga i inne ćwiczenia oparte na technikach wschodu nauczą cię koncentracji, a przy okazji wzmocnią mięśnie. Zapomnisz o celulicie. Ta gimnastyka przyspieszy odchudzanie, a przy okazji ujędrni i uelastyczni twoje ciało. Poczujesz się młodsza i bardziej atrakcyjna. Zasługujesz na to. Zanim rozpoczniesz trening, zapamiętaj. Przed rozpoczęciem ćwiczeń zapytaj lekarza, czy twój stan zdrowia pozwala je wykonywać. Przed treningiem otwórz okno i głęboko oddychaj. Ubierz się wygodnie. Zdejmij buty. Najlepiej ćwiczyć na bosaka. Rozłóż matę do ćwiczeń. Na podłodze możesz postawić zapaloną świecę i koncentrować się na jej płomieniu. Ćwicz na czczo lub 2-3 godziny po posiłku. Uwaga! Każde ćwiczenie wykonuj powoli. Zwracaj cały czas uwagę na prawidłową postawę. Aby osiągnąć efekty, ćwicz przynajmniej 3 razy w tygodniu po 20-30 minut. Pamiętaj, że ćwiczysz na własną odpowiedzialność. Was serdecznie i zapraszam na niezwykłą gimnastykę, odmładzającą i odstresowującą. Ćwiczenia, które za chwilę pokażę, oparte są na technikach wschodu, jodze i tym podobnych. Uczą koncentracji, oddechu, wzmacniają i rozciągają mięśnie, a więc w sposób harmonijny rozbudowują całe ciało. Musicie pamiętać, że systematycznie trenując, w naszym organizmie zwiększa się ilość tkanki mięśniowej kosztem tkanki tłuszczowej. Ciało staje się atrakcyjniejsze, jędrniejsze. Wzmacniają się też płuca, serce, polepsza się metabolizm. Przez to przez cały dzień mamy więcej energii, a w nocy lepiej śpimy. To wszystko sprawia, że nie dopada nas tak łatwo tak wszechobecny stres, a to on jest złodziejem sił witalnych. Zapraszam wszystkich na trening odmładzający i odstresowujący. Rozpoczynamy od rozgrzewki. Dziś ćwiczenia ze mną poprowadzi Piotr. Mam nadzieję, że wszyscy jesteście przygotowani. Na początku głęboki wdech i wydech, brzuch wciągnięty i rozpoczynamy naszą rozgrzewkę. Krążymy ramionami i raz, dwa, i trzy, i cztery. I podwójnie, to samo. Mocno barkami krążymy. I uwaga, ramiona przenosimy, tworząc ósemki. Zagarniamy energię, oczywiście tą dobrą. Jeszcze przez chwilę. I uwaga, ramiona w bok. I raz, dwa, krążenie. I zatrzymujemy do trzech. I w drugą stronę to samo. I zatrzymujemy. I cały układ od początku rozgrzewamy. Raz, dwa i trzy, cztery. I jeszcze raz. I dwa razy. Świetnie. I ósemki. Zagarniamy energię. Głęboko oddychamy. Wdech nosem, wydech ustami. Jeszcze przez chwilę. Głęboki wdech. I ramiona w prawą stronę, w prawą, w lewą krążenie. I skłon, rozciągnijcie całe ciało, świetnie. I w drugą stronę. A teraz dodamy jeszcze jeden element. I uwaga, rozciągamy całe ciało.
ukłon i wyprost. I to samo w drugą stronę. Świetnie. I skłon i wyprost. I jeszcze raz. Prawa, lewa. I podwójne krążenie. I to samo. Raz, dwa, trzy, cztery. I jeszcze raz. Bardzo dobrze. I ósemki zagarniamy. Głęboko oddychamy. Pamiętajcie, że rozgrzewamy całe ciało. Za chwilę będzie trening, ale trzeba rozgrzać całe ciało. Czujesz, Piotr? Najbardziej. Spokojne ruchy, ale pływa pozytywnie. I ramiona w jedną stronę i w drugą. Krążenie. I wytrzymajcie przez chwilę. I ostatni raz drugą stronę krążenie. Ćwiczenie, które już poznaliście. Rozciągamy teraz ciało tak, jakbyście strzelali z łuku. I skłon. I wyprost. I to samo w drugą stronę. I skłon. I wyprost. I tylko wdech. I wydech. I przechodzimy do ćwiczeń równoważnych. Rozpoczynamy trening równoważny. Będziemy pracować nad naszą równowagą. Pamiętajcie, aby podczas wszystkich ćwiczeń wciągać maksymalnie brzuch, tak jakbyście chcieli dotknąć pępkiem do kręgosłupa. Plecy powinny być wyprostowane i głęboko oddychajcie. Wczujcie się w tą piękną muzykę. Te ćwiczenia na pewno przydadzą się wszystkim z Was i tym, którzy jeżdżą na nartach i tym, którzy chcą zachować piękną, wyprostowaną sylwetkę. A ćwiczenia poprowadzi Piotr. Zapraszam. Sylwetki wyprostowane, brzuch wciągnięty, krok w przód, bok kolano, w przód ręce, cofamy się. Płynne ruchy połączone z wdechami i wydechami. Głęboki wdech i wydech. Wdech i wydech. Jeszcze dwa razy powtórzmy te same ruchy. Jeszcze raz w ten sam sposób. Ramiona w bok, nogi na zewnątrz do boku. Tu. Wyobraźcie sobie, że na głowie macie piłkę, że nie może ona spaść. Tak mocno prostujcie całe ciało. Niech szyja będzie długa. Czubek głowy wyciąga nas jak najwyżej. Noga w tył, ręce w górę, w przód. Nie wstrzymujmy oddechu, cały czas oddychajmy. Wdechy i wydechy równomiarowe. W rytmie walca, prawda? Bo słyszymy oczywiście piękny walc. Powtórzmy ruchy od początku. W przód, z kolanem. Na zewnątrz. Do przodu, krok w tył. Proszę Państwa, ci z Państwa, którzy znają być może ćwiczenia baletowe, to trochę pewnie teraz czują się jak na lekcji baletowej, ale te ćwiczenia rzeczywiście uczą gracji, pięknego poruszania się. Noga do boku, ramiona na zewnątrz. I wstrzymujmy oddechu cały czas. Swobodny. Wdech i wydech. Szyja długa, cały czas sylwetki wyprostowane. Ramiona w przód, nogi w górę, w tył. W tym samym tempie. Ostatnie cztery ruchy. I koncentrujcie się na ćwiczeniach, koncentrujcie się na oddechu. Relaksujcie się podczas ćwiczeń. Z kolanem w przód. Do boku.
Dwa razy jeszcze. My ćwiczymy w rytmie walca, ale oczywiście Państwo mogą to robić przy dowolnie wybranej muzyce. Nogi w bok. Otwieramy klatkę piersiową. Cztery ruchy. Czujesz, Piotr, że mimo, że staramy się napiąć wszystkie mięśnie, to czasami zdarza się zachwianie. Wtedy trzeba bardzo mocno napiąć brzuch i pośladki. To pomaga, żeby utrzymać równowagę. I Piotr, utrudnisz ćwiczenie? Tak, zmienimy. Przedostatni raz. I ostatni raz. Dobrze, trzymamy nogę w górze. Złapać równowagę. I spróbujmy przenosić ramiona na zewnątrz. I na dół. Cały czas stoimy na ugiętej nodze. Spróbujmy następnym razem dodać ściągnięcie kolana w przód. Ręce w przód i kolano na siebie. Głęboki wdech. Płynny wydech. Oddychamy w rytmie muzyki. Teraz już jest pełna koncentracja. Mam nadzieję, że w waszych domach też. Dwa ruchy wykonujemy bez zmiany. Ostatni raz. Noga daleko w tył i stawiamy ją za siebie. Głęboki wdech. Ramiona w przód i wydech. Unieśmy kolano. Zróbmy to do tyłu. Teraz. Ramiona w górę. My w tył. I kolano. Unieść. W przód ręce. Odchylić sylwetki, unieść kolano. W tył i w przód. Jeszcze dwa ruchy i zmienimy strony. Wdech i wydech. Ostatni raz. Dostawmy po prostu stopę do stopy. Zmienimy strony. Na razie stoimy. Łapiemy równowagę, tak jak poprzednio. Noga wyciągnięta w tył, proste sylwetki. Połączmy ćwiczenia w jedną całość. Przenieśmy ramiona w bok i opuśćmy. Oddychajmy głęboko. Do wydechu dodamy ściągnięcie kolana na siebie. Na razie wdech, bez zmian i kolano. Utrzymujemy równowagę cały czas. I wydech. Proszę Państwa, my prawie się nie odzywamy. Staramy się skoncentrować na oddychaniu, na prawidłowym napięciu wszystkich mięśni. Niezmieniony sposób. Ostatni raz. Powtórzmy to samo ćwiczenie. Zróbmy krok w tył. Unieśmy kolano. I opuśćmy nogę. W tył ręce, odchylamy tułów, unosimy kolano. Bez zmian. Głęboki wdech. I wydech. Głęboki wdech. I wydech. Wdech. I wydech. Ostatni raz. Włączmy stopy. Odetchnijmy głęboko. Unieśmy ramiona bokiem w górę. Opuśćmy. Zróbmy wolny skłon do przodu. Niech klatka piersiowa rozpocznie. Okrągłe plecy, pochylone głowy, wdech. I powtórzmy jeszcze raz to ćwiczenie i to będzie nasze ostatnie ćwiczenie, a za chwileczkę przejdziemy do kolejnych elementów naszego układu, do jogi. Zapraszam Was na serię ćwiczeń wybranych z jogi. Naprawdę odświeżają ciało i umysł. Powitanie Słońca składa się z 12 elementów, podobnie jak droga Słońca po niebie. Otwórzcie okna, stańcie twarzą do Słońca i rozpocznijcie ćwiczenia.
Zwróćcie się ku słońcu, pozdrówcie je i pamiętajcie, ten dzień może być naprawdę piękny. Rozpoczynamy nasz trening. Brzuch wciągnięty, sylwetka wyprostowana i głęboki wdech i wydech. I głęboki wdech i wydech. It is time for us to get back in touch with the spirit that lives inside. Rozluźnijcie całe ciało. Because without it, we are less than whole. But with it, there is nothing we cannot overcome. For the essence of our existence is. I ostatni raz wdech. I wydech skłon w przód. Połóżcie dłonie blisko stóp, jak najbliżej. Cały kręgosłup powinien być w linii prostej. Głowa rozluźniona, szyja rozluźniona. Wytrzymajcie przez chwilę w tej pozycji. Możecie zrobić 3 wdechy i wydechy. I prawą nogę odstawcie do tyłu. Dłonie blisko stóp. I wytrzymajcie w tej pozycji, rozciągając wszystkie mięśnie. Pamiętajcie, że kolano nie można przenieść do przodu, ani za bardzo do tyłu. Podudzie do uda powinno być pod kątem prostym. I uwaga! Teraz ciało jest równolegle do podłogi. Brzuch wciągnięty. I uginając ręce schodzimy w dół. I prostujemy całe ciało. Wdech. Brzuch wciągnięty. Starajcie się dotknąć pępkiem do kręgosłupa. Zadzieramy palce i z wydechem litera V. Popatrzcie, całe ciało jest w linii prostej, tworzy literę V. Z nogami. W tej pozycji zostańcie przez chwilę. I lewa noga w przód. Wypad głęboki. Przypominam, że udo podudzie pod kątem prostym. To jest bardzo ważne, żeby nie nabawić się kontuzji. I dołączamy. Prawą nogą do lewej, skłon w przód i wytrzymujemy tę pozycję i powoli prostujemy całe ciało. Wdech i wydech. I jeszcze raz wdech i wydech. I prawa noga w tył. Wdech. Zatrzymujemy powietrze i opuszczamy wydech i wdech w górę i wydech, zadzieramy palce i litera V i wdech. Rozciągamy wszystkie mięśnie. Dołączamy prawą nogę do lewej. Wydech. I głęboki wdech. I wydech. To ćwiczenie możecie powtarzać do skutku wielokrotnie w ciągu dnia. My jeszcze raz spróbujemy powtórzyć je specjalnie dla Was. Wdech. I wydech. Prawa noga w tył. Wdech. Dołącz lewą, zatrzymaj oddech. I powoli schodzimy. Wydech i wdech. I wydech. I lewa noga w przód. Dołączamy nogę,
wydech i głęboki wdech i wydech. I jeszcze raz pozdrowimy słońce i wdech i wydech szybciej i prawa noga w tył i lewą dołącz i schodzimy w dół i wyprost i skłon w przód, pies głową w dół i lewa noga w przód i dołącz nogę i głęboki wdech i wydech. Głęboko pooddychajcie. Prawa noga jest teraz wyprostowana, lewa ugięta do boku, dłonie złożone i głęboki wdech i wydech. Odpoczywajcie przez chwilę. Pamiętajcie o głębokim oddychaniu podczas ćwiczeń. Jest to bardzo ważne. Zróbcie to samo drugą nogą. Skoncentrujcie się. Mam nadzieję, że joga Wam się podobała. Te ćwiczenia, jak już powiedziałam na początku, możecie robić wielokrotnie w ciągu dnia. Był to trening odmładzający, relaksujący, no i uzdrawiający, bo te ćwiczenia naprawdę leczą. Na zakończenie połóżcie się na plecach, dłonie do góry i głęboko oddychajcie. Połóż się na plecach z rękami po bokach. Wsłuchaj się w swój oddech. Przy każdym wdechu poczuj, jak powietrze zostaje wciągnięte do płuc, a brzuch i pępek unoszą się miękko. Za każdym wdechem niech Twoje ciało zapada się ciężko na podłogę. W tej pozycji oddalasz od siebie wszelkie kłopoty. Pozwalasz, by Twoje ciało odprężyło się głęboko. Pozostań w niej do 15 minut, ponieważ właściwe odprężanie to bardziej proces niż pozycja. To świadome oddalanie od siebie trosk, stopniowe rozluźnianie napięcia, warstwa po warstwie. W tej pozycji ważne jest utrzymać ciepło ciała, dlatego przykryj się kocem albo ubierz się cieplej. Do zobaczenia. Dzięki, ładnie wyżej. Jeszcze raz przepraszam, że się tam wypowiedzi. Nie no, ja nie mogę, słuchajcie, mi się to dynda po prostu. No tak nie może być. Mariola Bojarska-Ferenc zaprasza na ćwiczenia wzmacniające całe ciało. Zbliża się lato, pora relaksu, a Ty wciąż w nerwach. Wciąż myślisz o tym przykrym momencie, kiedy będziesz musiała pokazać się w kostiumie kąpielowym. Spokojnie. Zestaw ćwiczeń wzmacniających mięśnie pozwoli Ci cieszyć się urokami słonecznych plaż. Regularny trening ukształtuje Twoje ciało i te jego partie, których najbardziej się wstydzisz. Brzuch i pośladki, a także ręce i nogi. Uwaga! Nie tylko wymodelujesz sylwetkę, ale i schudniesz. Podczas jednej godziny intensywnych ćwiczeń możesz spalić ponad 300 kalorii. Zanim rozpoczniesz trening, zapamiętaj. Przed rozpoczęciem ćwiczeń zapytaj lekarza, czy nie ma żadnych przeciwwskazań do tego rodzaju treningu. Ćwicz na czczo lub 2-3 godziny po posiłku. Podczas ćwiczeń popijaj niegazowaną wodę. Ubierz się w odpowiedni strój do ćwiczeń, najlepiej z bawełny lub oddychających syntetyków. Ćwicz w butach do fitness, by nie nabawić się kontuzji. Przygotuj matę i hantle. Kobietom radzimy używać hantli od 1 do 2 kg, mężczyznom hantli od 2 do 4 kg. Unikajcie gwałtownych ruchów podczas unoszenia hantli, ponieważ powodują one zbyt duże napięcie mięśni i ścięgien. Jeśli ćwiczycie sami,
Każde ćwiczenie wykonujcie w seriach. Każdą serię powtarzajcie 2 do 3 razy. Na przykład 3 serie po 12 powtórzeń każdego ćwiczenia. Pamiętajcie o odpoczynku między seriami, aby zregenerować siły. Powinien trwać od 30 sekund do minuty. Ćwicz!